Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA 5. Testujemy pojazdy, samoloty z GTA Online. I mamy tutaj do czynienia z Molotokiem. Samolotem, który bardzo mi się podoba. Nawet myślałem, żeby go kupić, ale zobaczyłem, że bardzo szybko zdobył popularność wśród graczy. Mimo, że nie jest on jakiś najmocniejszy, to jakoś go polubili, nie wiem czemu. Może dlatego, że mi się też spodobał z wyglądu. To jest taka latająca rakieta trochę, co? I tak, standardowo mamy zainstalowane sobie tutaj działko. I zamiast tego działka możemy sobie zainstalować wyrzutnie rakiet. Rakiety po prostu, zwykłe, zwyczajne rakiety. I chyba nic więcej. Chyba mamy działko i rakiety wtedy. Teraz, ponieważ na Siglu nie mogę modyfikować tego pojazdu, no to mam tylko to sobie działko, które, jak widzicie, dość mocno napiernicza. Dość szybko strzela. I Molotok jest bardzo fajny z wyglądu. Możemy sobie zainstalować tutaj, tak jak wspomniałem, rakiety, mieć naprowadzające, albo właśnie nie naprowadzane, czyli bardzo standardowe wyposażenie. Możemy mieć tutaj flary, po prostu system zagłuszania jakichś tam ataków przeciwnika, nie? Może to być na przykład, mogą być to flary, które jakoś tam dezorientują rakiety, albo właśnie taki dym za samolotem, który dezorientuje innego gracza co do naszej pozycji. Ten dym jest wtedy bardzo, bardzo gęsty. Po modyfikacji nie wiem jak jest, ale wydaje mi się, że on chyba wytrzymuje jedną bombę. Jedno coś wybuchowe, tak mi się wydaje. Możemy to zaraz sprawdzić, wylądujemy sobie Molotokiem i to sprawdzi. Ale po ulepszeniu pancerza te wszystkie nowe samoloty, one mają chyba wytrzymałość co do jednej rakiety lub bomby, także tutaj też musicie brać poprawkę troszeczkę na to, co sprawdzam w singlu, no bo tutaj nie ma możliwości tuningowania tych pojazdów w hangarze, no nie, bo tutaj nie ma do tego dostępu. Może później będzie taka możliwość, no ale póki co nie można. I chcę sprawdzić w ogóle, jak się tymi pojazdami lata, jakie mają funkcje już na starcie. I tak, teraz naciskam E, tutaj nic nie ma, pewnie znacie już ten pojazd lepiej ode mnie, więc nie wiem, po co ja wam go pokazuję właściwie, ale mam jeszcze jeden pojazd w zanadrzu, właściwie dwa zanadrzu, które chcę wam zademonstrować. A teraz sprawdźmy, o, jak się tutaj fajnie nam otwiera coś z tyłu. Taki hamulec jakby aerodynamiczny. Ale tak, sprawdźmy sobie, jak on wygląda z bliska. Tutaj mamy taki wlot, wow, tutaj mamy działka. Nie? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś rosyjski samolot, jak myślicie? Coś mi się kojarzy z War Thunder. Pyk. Próbujemy, uwaga. No nie, jedna rakieta załatwiła sprawę. Bardzo fajny samolot. Znaczy jedna rakieta, jeden ładunek. No ale rakieta chyba by zadziałała bardzo podobnie. Z tego co patrzyłem, jeden strzał, czy dwa strzały z snajperki z pociskami wybuchowymi też załatwiły nam sprawę z tym samolotem. Przynajmniej ja tak miałem i udało mi się rozprawić z kilkoma gościami. Natomiast właśnie trudno go jest trafić, bo jest trudny do trafienia. No po prostu, no. Kolejnym samolotem, który wam zademonstruję, jest Nokota. Tak on sobie wygląda. I nie wiem, czy będzie miał też jakieś modyfikacje. No, obiecałem, że się nie będę na tym jakoś specjalnie skupiał. Ale, o nie, czekajcie, tutaj ma jakieś karabiny chyba już wbudowane. Musimy to sprawdzić, jak to wygląda. Czy da się tym strzelać? Ciekawe, czy będzie miał właśnie pociski burzące, czyli wybuchowe, inaczej mówiąc, GTA. Sprawdźmy go. Bardzo fajnie wygląda, przypomina mi samolot z GTA San Andreas, jeśli kojarzycie. Okej. I dość szybko możemy nim wystartować. Naciskam E, nic się nie dzieje. Wow! On jest szybki! On jest skubaniec szybki, naprawdę! Uhuhu! Bardzo szybko się rozpędza, ma ogromne śmigło z przodu. Wygląda kokpit w ten sposób. Mamy tu jakiś prędkościomierz? Nie wiadomo. Tu mamy jakiś samolot. Może teraz uda mi się dogonić ten samolot. Ma ogromne śmigło z przodu. Fajnie to wygląda, jest taki wąski. I pewnie też trudno jest go trafić z dołu właśnie snajperką, bo snajperka jest teraz najlepszą bronią na samoloty w GTA Online. A niektóre samoloty właśnie są trudne do trafienia, bo tak jak próbujecie coś scelować z dołu, no to musi być jakaś tam duża powierzchnia możliwa do trafienia. Wtedy jest łatwiejszy do zniszczenia. A ten, no właśnie, jest trudny. To jest taki myśliwiec. Dosyć strzelony. No, ciekawe właśnie, czy będziemy mogli tutaj też inne te działka zamontować. Podejrzewam, że tak. I lepszy pancerz, wtedy jedną rakietę będzie wytrzymywał. Czemu ja teraz nie mogę dogonić tego samolotu? Nie mam pojęcia.
Ale czekajcie, coś się zbliżam chyba, bo on zbliża się chyba do lądowania. Ale nie wiadomo, bo ja tutaj mam super szybki samolot z silnikiem tłokowym i zaraz go zniszczymy. Coś tak czuję. Niektóre z tych samolotów mają bardzo daleki zasięg tych karabinów, jak zauważyłem, ale tego to ja chyba nie dogonię, ziomka. On ma silniki odrzutowe i spierdziela, gdzie pieprz rośnie przed moim fantastycznym myśliwcem. A co ze sterownością? No bo to nas najbardziej interesuje, jeśli chodzi o te moje testy w singlu. Cyk. Sprawdźmy, czy uda mi się go wyratować. No, czy powinno się udać. Jakoś mi się tutaj zalicza i nie wiem, że tego nie robiłem. Nie no, bardzo fajnie się go pilotuje. Nie jest jakiś tam super zwrotny. Testowaliśmy już, wow, bardziej zwrotne samoloty, ale lata się nim bardzo fajnie. Myślę, że bardziej stabilnie niż tymi takimi super zwrotnymi samolotami, co jest na plus zdecydowanie. Jest przyjemny w locie i jest bardzo szybki. Tak, jak damy przepustnicę na maksa, naprawdę można nim zrobić cuda, a jeśli chodzi o prędkość. Woo! Widzieliście to? Nieźle. O, tutaj coś lata. Spróbujmy to wystrzelić. Okej. To wracamy na ten śmigłowiec. Atakujemy go, troszeczkę zmniejszę przepustnicę. Ucieka mi! O nie, koleżko. To nie skończy się dla ciebie dobrze. Poszło! Także bardzo w porządku. No i ma taki wlot jakby powietrza na dole. Podoba mi się to. Taki typowy bojowy myśliwiec. O, mamy jakiś śmigłowiec policyjny. Cyk, 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 cyk. No, te działka są dosyć mocne. Chyba takie standardowe jak na te samoloty myśliwskie z tej aktualizacji. No nie, ale muszę wam przyznać, że one są jakieś ulepszone. To nie jest takie działko jak na przykład w Night Sharku mieliśmy, tak? No, ono było bardzo słabe. Te działka w samolotach są dużo mocniejsze, no bo też trudniej jest wcelować w jakiś obiekt, no nie? Żebyśmy nie musieli cały czas z niego strzelać, no to... Poszło! Tu mamy jakiś blisko samolot. Może do tego w końcu uda się dolecieć. Ja mam wrażenie takie, że te samoloty jakoś przyspieszają, gdy się do nich zbliżamy. Też tak macie? No nagle tak... niby do niego się zbliżam, niby jest blisko. Nagle jakoś się tak oddala czy coś. Ale nie, no tego to już muszę sięgnąć. No jest zdecydowanie za blisko, żeby go nie dolecieć. Aż kurde, aż tak nie do wiary, nie? I zaczyna nagle się oddalać. Ech. Dobra, spasujemy. Najlepsze by było, jakby jakiś pasażerski leciał prosto na mnie. No ale nie wiem, czy tutaj takiego dorwę. O, coś tu mamy, śmigłowiec policyjny. Patrz tu. Wow! O, była niebezpieczna odległość. Niebezpieczna bliskość. Gdzie on jest? Tutaj. I atak. Ups. No dobra, spróbujmy się z nim zderzyć. Zobaczymy, czy to przetrwam w tym samolocie. Uwaga. Py! Ciężko było. I to już wszystkie samoloty i śmigłowce, które mieliśmy do przetestowania, które pojawiły się w tej aktualizacji w ukrytych, jako ukryte w plikach. No, ale mam nadzieję, że Rockstar jeszcze coś tam doda. Na przykład będziemy mogli kupić sobie Huntera na własność. Przecież to jest niesamowity śmigłowiec. Kurczę, jeszcze działko z przodu. Ach. Już możemy przetestować sobie ten śmigłowiec razem z kolegą, gdy będziemy wykonywali misję. Ale jest to absolutnie niesamowita rzecz. I moim zdaniem najlepszy pojazd chyba w tej aktualizacji, bez kitu. Zobaczcie, jakie możemy nim siać spustoszenie. Wyobrażacie sobie na multiku, co by się działo? Kurczę. I to jest wyposażenie jego standardowe, tak? Jakieś tam rakiety samonaprowadzające i niesamonaprowadzające. Taki ostrzał. Pyk, nie? No i plus jeszcze mamy działko z przodu, które nie wiadomo jak działa, bo na singlu tego sprawdzić nie mogę. Niestety, a bardzo bym chciał. Cyk, możemy sobie strzelać zupełnie jak z Savage'a, tylko że ten śmigłowiec jest dużo lepiej sterowny od Savage'a i to jest w nim właśnie niesamowite. Kurczę, trafiłem coś z takiej odległości? Nie, nie. Cyk, patrzcie, co tu się dzieje. Także na Huntera możemy czekać i
Ja bym się wstrzymał na razie ze wszystkimi tymi wydatkami, chociaż wiem, że te samoloty wszystkie są kuszące, ale misje, które wykonujemy dla naszego hangaru, dla Rona, możemy wykonywać też tymi standardowymi samolotami. Hydrom nawet, Hydra jest taka uniwersalna w tym wypadku. I też będzie fantastycznie, nie? A te samoloty pozostałe też nie są jakieś tam super skuteczne, jak na przykład Molotok, tak? No. One nie są jakoś tam super skuteczne w walce, tylko mają te rakiety i w zasadzie tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.